Witamy Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest piękny dzień, ponieważ pierwszy raz, odkąd tu jesteśmy, nie muszę składać namiotu. Lecimy, Pani Thompson? Lecimy. Jest zimno. Zaraz napijemy się herbatki i lecimy na śniadanie po drożdżówki tym razem. Jak się śpi w namiocie w taką temperaturę? Mi było zimno, ale Danielek mnie przytulił. Się lepiej ubrać. Znaczy, i tak miałam warstwy jak ogry, ale muszę widocznie nałożyć jeszcze więcej warstw. Dobra, lecimy do Fiata Mobilu. Dzisiejszy vlog zaczynamy od Szymbarku, obowiązkowego punktu na mapie. Chcemy Wam trochę o tym miejscu powiedzieć, ponieważ jest ono pełne kontrastów. Ale zaraz, zaraz, co to? Ogromny stół na wiejską potupaję? Nie, to jedna z najdłuższych desek na świecie. Ta zawieszona niżej ma 36 metrów i 83 cm długości, waży 1100 kg i była cięta przez 100 osób w 9 dni. Ten rekord został pobity przez Niemców, ale Kaszubi nie dali za wygraną i stworzyli drugą, dłuższą, mierzącą 46 metrów i 53 cm. Jest ona tak długa, że kończy się w restauracji obok. A ten stół do biesiady, o którym wspomniała Domi, został stworzony na pamiątkę zdobycia pokojowej Nagrody Nobla przez Lecha Wałęsę. Ale teraz przejdźmy do tych mniej radosnych rzeczy. W Szymbarku mieści się dom Sybiraka, przywieziony spod Irkucka ponad 8000 km. Podarowany został on przez Polaków zamieszkujących Syberię. Dom pokazuje warunki, jakie nas w Syberii zastali nasi rodacy. W tym domu mieszkało nawet do 144 osób, co daje 1,5 deski na osobę. Nie będziemy Wam pokazywać wnętrza tego domu. Warto, żebyście sami tam pojechali i zobaczyli na własne oczy, jakie to były straszne warunki. Wychodząc z domu Sybiraka, trafiamy na replikę pociągu, w którym wywożono ludzi na Syberię. Wewnątrz wagonów możemy poznać historię niektórych z tych ludzi i przybliżyć się do tych okropnych czasów, w których żyli. Gdy miniemy lokomotywę pociągu, trafiamy na pomnik niedźwiedzia Wojtka. Wojtek został odkupiony w Iranie przez polskich żołnierzy za konserwę, tabliczką czekolady, garść monet i nóż szwajcarski. Wojtek otrzymał stopień kaprala i wraz z 22. kampanią zaopatrzenia artylerii w drugim korpusie dowodzonym przez generała Władysława Andersa przeszedł cały szlak bojowy z Iranu do Włoch i również w Wielkiej Brytanii. Niedźwiedź Wojtek pomagał nosić amunicję w bitwie o Monte Cassino. Na cześć Niedźwiedzia Wojtka powstała również pieśń. Postaramy Wam się w opisie filmu zamieścić link do tej piosenki. Słyszeliśmy też zabawną historię, że Niedźwiedzia Wojtka próbowali nauczyć jeździć samochodem, jednak przez rozmiar jego łap nie za bardzo im się to udało. Historia Niedźwiedzia Wojtka niestety kończy się smutnie, ponieważ prawdopodobnie trafił on do cyrku. Na terenie tego obiektu znajduje się jeszcze wiele ciekawych budynków, jednak nie chcemy Wam o wszystkich opowiadać, żebyście sami mogli coś zobaczyć. Przybliżyliśmy Wam po prostu te najważniejsze. A, no i oczywiście, że tak powiem, crème de la crème, dom wywrócony do góry nogami. Wejdziecie do środka i Wasz błędnik wariuje. Zresztą zobaczcie sami, jak my zareagowaliśmy. Dwie, trzy osoby jeszcze. Nieźle, co? Pędzi się w głowie, co? No. Jak tam Thompsonek? Jest grubo. Ale obrazy wiszą w dobrą stronę, widzę. No tutaj muszę Wam powiedzieć, że błędnik głupieje. Przez okno, nie? No właśnie, aż nie chcę patrzeć przez okno. Ale śmiesznie. Dziwnie, no. Ale tu... Ale nie jest tak do końca do góry nogami. Tutaj ławka jest dobrze, zobacz. No. Trzeba się przyzwyczaić, nie? Ale głupio się robi w głowie. No właśnie, ławka jest dobra. Ławka jest w dobrą stronę.
oszustwo. Ale to kwiatuszki są tam. Ale kwiatuszki są do góry nogami, no. No nic, idziemy. Dobra, kolejne miejsce zobaczone. Trochę nam tu zeszło i powiem szczerze, że ja osobiście mam mieszane uczucia. Czemu? Znaczy, podobało mi się. Fajne to były rzeczy, te deski i tak dalej. Odwrócony dom, w którym było mi troszkę niedobrze. Takie ciekawostki, nie? No, ciekawostki, ale te Sybiraków to takie... No głupi ci ludzie są, że tak robili innym, nie? Znaczy wiesz, dla mnie to jest spoko, że... No dla mnie każdy chyba powinien takie miejsce odwiedzić. Tak, to na pewno, tylko to jest takie smutne. Znaczy każdy tu powinien być, to na pewno. Właśnie miałam takie mieszane uczucia, bo poszliśmy tam. O, fajnie, deska i zaraz potem był ten dom Sybiraków. To tak przygniotło trochę, co? No, ja byłam strasznie zmiażdżona, dlatego nie chciałam ani nagrywać, ani robić za bardzo zdjęć. Ty nagrywałeś, bo ja po prostu miałam takie miękkie nóżki i po się tak wczułam. No, niedużo, więc nie wiem, co z tego będzie, ale no może jeżeli coś widzicie, to jest. Tak, to się udało. No. No, ogólnie fajne miejsce, jest tyle do zobaczenia. Ale z drugiej strony to jest taki miszmasz trochę. Miszmasz wszystkiego tu jest i historycznie, no. I ciekawostki. Ale obowiązkowy punkt, jeżeli jesteście tutaj, Szymbark. Tak. Polecamy z całego serca. No, a teraz myślimy, co robimy dalej. Czy idziemy w plener raczej tak, żeby masek nie nosić. Tak, nie tak, bo minus jest taki właśnie, że tutaj no, jest sporo ludzi, więc musicie mieć te maseczki cały czas na sobie. No, także może pójdziemy na wieżyce. Także chyba idziemy teraz to, co lubimy najbardziej, czyli przyroda i punkty widokowe. Ale zaraz decydujemy. Chyba jeszcze kawa wleci gdzieś po drodze. No, także zaraz się odezwiemy. W tym Szymbarku jest opcja oczywiście zwiedzania z przewodnikiem. Ale my się nie zdecydowaliśmy, bo wszystko jest w necie fajnie opisane. Nie idziecie w chmarze ludzi. Spokojnie można sobie powchodzić, a tak to z tym przewodnikiem widzieliśmy, to jak idziecie, to tak szybko opowie i idziemy dalej. Niektóre miejsca się wchodzi, niektóre się no. Nie wchodzi z przewodnikiem, więc to takie bez sensu. Był jeden domek, do którego nie mogliśmy wejść, bo tylko z przewodnikiem, ten przywieziony z Turcji, ale no z zewnątrz też widać trochę. Szkoda, ale to jest jeden punkt, a tak to zwiedziliśmy sobie więcej. No. No przede wszystkim macie jakby bez przewodnika możliwość jakby bardziej wczucia się w ten, jak jesteście w tym domu Sybiraka, czy wchodząc do tych wagonów, macie chwilę, żeby wiecie, pomyśleć, uronić łezkę, tak jak uronić ja. Uronić łezkę, dokładnie, no przygnębiające miejsce, ale trzeba zobaczyć. To jest nasza historia, trzeba ją pielęgnować. A teraz, żeby odpocząć od maseczek, wybraliśmy się na łono natury i idziemy na punkt widokowy w wieżycy. Jak wszędzie opłata za parking. Nie wiem, czy to jest legalne, czy nie, ale wszędzie jest za parking albo 8, albo 10 zł, więc tutaj również 8 zł. Standard, przygotujcie się. Proszę bardzo, Instagram się robi. Jestem Instagramerem. Ogólnie dla miłośników przyrody to te rejony są zarąbiste. Tutaj to wszystko jest jakieś takie bardziej zielone niż u nas, nie? Ten zielony jest taki zielony. Tu odkryjcie prawdziwą zieleń lasów. No. Faktem, te lasy widać, że nie są tak bardzo eksploatowane przez ludzi. Dużo zakazów, żeby wchodzić w niektóre miejsca. Park narodowy. Park narodowy, czy po prostu tutaj ludzie szanują naturę i naprawdę to widać. I macie taki zielony, że kurde. Tak. No, ale no. Że po prostu jak jechaliśmy samochodem, to było tak, że było zwykłe pole, a my się tak zachwycamy tym mega. Tak. Generalnie no, pokazujemy wam te takie najbardziej turystyczne miejsca w tym danym wyjeździe, ale tutaj dookoła jest tyle do zobaczenia. Ja myślę, że kiedyś tu jeszcze wrócimy, ale sobie tak postanowiliśmy, że raczej jak już będziemy mieli swojego wymarzonego vana. Tak. Bo nawet pierwsza noc w tych rejonach spaliśmy, można powiedzieć, na dziko. Znaczy u pana na terenie prywatnym, ale na dziko, że tam w sumie nic nie było. I jako taki namiotem to słabo, samemu, może z grupą ludzi, ale kamperkiem jak już będziemy, to jak najbardziej, nad jeziorkiem fajnie tam było. Zdecydowanie. Liznęliśmy trochę tych rejonów, także powiemy wam tak mniej więcej co tu jest. Ale żeby tu chyba zwiedzić wszystko, naprawdę można siedzieć miesiąc. I siedzieć. Dużo. No i tak mamy intensywny wyjazd, no bo my całe Pomorze, znaczy całe Pomorze, dużą część Pomorza zjeździliśmy, kupę kilometrów. Ale tak. Taki miał być wyjazd na wariata. Także my mamy taką bardziej objazdówę w naszym stylu. Ale naprawdę jakbyście chcieli się tylko sfokusować na Kaszuby, to spokojnie tutaj tydzień można posiedzieć i
i faktycznie zwiedzać te wszystkie fajne trasy, zielone trasy. A, że niby to jest czarny szlak. Co oni wiedzą o czarnym szlaku? Giewont to jest czarny szlak. Zobaczcie sobie zresztą. Tu gdzieś będzie. Jak szliśmy czarnym szlakiem. To był czarny szlak. I ładny. I na hardkorowo, bo nie mieliśmy jedzenia. I tylko pół litra wody. Nie? Tryb ekspert. Tych ekspert. Bez picia, bez jedzenia. Nie, pół litra wody na głowę. Zobaczcie sobie. Ładnie było. A my dalej. Wierzy co? Wieżyca zdobyta. Tak jest, dokładnie. Udało nam się wdrapać. Uważajcie po drodze, bo jednak ta wieża się trochę telepie, tak. Więc... Nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Jeżeli ma jakieś lęki, to... Mamo, pozdrawiam cię, bo pamiętam, że to nie weszło, jak kiedyś byliśmy parę lat temu. Trochę się giboli. Nie jest tak strasznie, ale jak ktoś się stresuje, to może lepiej nie wchodzić. Ja mam natomiast na przykład taką refleksję, bo tak naprawdę jak wchodzicie na te wszystkie wieże widokowe, to wszystko wygląda naprawdę bardzo podobnie. Nie ma jakichś, wiecie, szczegółów, które się bardzo różnią. No, rzadko się zdarza, że coś naprawdę jest zupełnie inne. Chyba, że włoskie dachy, tam było inaczej. Tak, ale mówię ogólnie o Polsce, jak jesteście, no. Na przykład, nie? Tylko chyba chodzi tutaj o to, że wiecie, wejdziecie tam, zdobędziecie ten szczyt. I macie chwilę dla siebie. I macie chwilę dla siebie, żeby wyciszyć się, pobyć razem ze sobą, popatrzeć na ten widok, zachwycić się i zejść. Tak, i z tą myślą na chwilę was zostawimy. Generalnie to miał być już koniec na dzisiaj. Zrobiliśmy swój dzisiejszy plan, dwa punkty, ale stanęliśmy na kawkę na takim parkingu w centrum Kościerzyny i patrzymy, jest jeszcze jakiś zabytkowy rynek obok, mówię, zaraz pójdziemy. I jeszcze myślę, że pójdziemy do Muzeum Kolejnictwa dzisiaj, bo byłem tam z 10 lat temu i było fajnie, więc pokażemy Dominicę, pokażemy wam. Jest spoko. Tylko dokończymy naszą świeżo paloną kawę i lecimy! Ale ta pogoda dzisiaj, no. Przed chwilą byliśmy w bluzach, a teraz najchętniej by w krótkich rękawkach byliśmy go. I no, krótkich spodenkach. No a placyk, stary rynek, taki mały placyk, kolorowe budynki, fajne miejsce na wypicie piwka, kawki, zjedzenie loda. Nie, Domconek? Na świeżym powietrzu, no. Dobra. Dobra, teraz Muzeum Kolejnictwa. Ej, właśnie miałem zawał. Widzicie tego morda? Jak ja się go wystraszyłem. Straszne są te manekiny tutaj. Także uważajcie na manekiny, one są wszędzie i straszą. No elo. Ej, zobaczcie, o czym mówię. Nie idziecie sobie, chcecie gdzieś wejść i zobaczcie.
No przecież to jest straszne. Co chwilę można zawał dostać. Zawał za zawałem. Panie, co pan tu robisz? Panie. Ciekawe miejsce, fajne, tak jak mówię, ja do takich sprzętów zawsze czułem respekt. To są takie duże, potężne i jestem w szoku, jak to w ogóle jeździło, chodziło. No, szkoda, że nie było znajomego tady, bo on by nam jeszcze poopowiadał. Tak, ale pokażemy mu ten film, będzie nam opowiadał. Tak, będzie w opisie. Wszystkie fajne miejsca, które widzieliśmy, będą w opisie. Tak. No, a my dzisiaj chyba już się z wami żegnamy. Został nam ostatni dzień, już jutro wyjeżdżamy, więc jeszcze dzisiaj sobie poczillujemy. Tak, idziemy się chillować, posiedzimy sobie gdzieś tam. Pamiętajcie, dajcie komentarze, czy wam się podoba. A jak chcecie być z nami, to subskrybujcie. A jak nie, łapkujcie to nie. I takie tam. Pa! Pa! Thank you.